przeszłości dziedzictwo, dla też. Dzisiaj o dziedzictwie. Celów. I tą kluczową kwestią jest nasza pamięć, bo dziedzictwo to nasza pamięć, nasz wybór i nasza tożsamość. Tą pamięć UNESCO próbuje utrwalać poprzez dziedzictwo dokumentacyjne, poprzez najważniejsze dokumenty, jakie przechowały się do naszych czasów. Oryginały i faksymilia wszystkich wyjątkowych dokumentów wpisanych na listę będzie można zobaczyć już niebawem, między innymi w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Na wystawy te zaprasza przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata i naczelny dyrektor archiwów państwowych Wojciech Woźniak. Najciekawsze, najważniejsze dokumenty z polskiej historii od początku, czyli od momentu chrztu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Można obejrzeć piękne dokumenty w oryginale, dokumenty, które kształtowały państwowość polską przez wieki. W najbliższą niedzielę w Warszawie w Pałacu Prezydenckim, ale planowane są wystawy również w innych miastach Polski. Planowane są uroczystości związane z prezentowaniem dokumentów w miastach, w których są przechowywane. Na niedzielną wystawę w Pałacu Prezydenckim wstęp będzie bezpłatny. Każdego myśli, że godziną 10 a 17 mogą liczyć na przewodników. Szatan, Łukasz Sobolewski, Polskie Radio 24. To ile tych filmów A teraz przenosimy się za ocean. Kończąca się w Stanach Zjednoczonych kampania prezydencka była jedną z najdziwniejszych w historii Ameryki. Powodem tego był Donald Trump. Republikański kandydat prowadził kampanię w sposób zupełnie inny od dotychczasowych. O najciekawszych i najważniejszych momentach walki o prezydenturę mówił wysłannikowi Polskiego Radia Wojciechowi Cebielskiemu politolog z Uniwersytetu Nowy Jork, profesor Joshua Tucker. There are many, many things that Trump has said over the course of this campaign that people thought crossed the line, that went into a new place where American politics had not gone previously. W trakcie kampanii Trump powiedział wiele rzeczy, które uważane są za przekroczenie granicy, za pójście w zupełnie nowe dla amerykańskiej polityki miejsce. Jeśli spojrzymy na początek jego kampanii, gdy nazwał meksykańskich imigrantów gwałcicielami, to już wtedy mówiono, że przekroczył granicę. Potem mówił jeszcze wiele innych rzeczy, takich jak zakaz wjazdu muzułmanów do Ameryki lub gdy obrażał rodzinę zabitego żołnierza. Wtedy też mówiono, że przekracza granicę. Robił to zatem wiele razy, ale wydaje się, że to, co powiedział o kobietach, kosztowało go ogromną utratę w sondażach. Powodem może być to, że ludzie usłyszeli, jak mówi to własnym głosem, a Trump pokazywał się jako człowiek autentyczny, który mówi jak jest. Ludzie zobaczyli, że jest rozdźwięk między tym, co mówił o kobietach w autobusie w niewybrednych słowach, a tym, jak potem wysiada z tego autobusu, jest perfekcyjnym dżentelmenem. There is this disconnect between when he's talking on the bus in these very lecherous tones and then when he gets off the bus he's a perfect gentleman. Przypuszczam, że chodzi o to, że wcześniej jego komentarze dotyczyły mniejszości, co nie kosztowało. Bo po prostu ja tylko tak kątem oka i ja ją znam. Ale patrzę, że tak ciągle przy tych stołach i patrzy się i wybiera. A to taki kanał z tym. A to co to jest? A co to jest? A tu w środku jest, a tu grzybki, a tu to. Bo to powinno być gorące, a tu takie były zakąski pozawijane też na zimno raczej. A tu jest z tym, a to jest z tamtym. I tak ona lubi opowiadać. I cały czas przy tym stole. I ta Rysia jej nie lubi. Zbudowana jest na nacjonalizmie białych. Anita? Sita. Takie tony. Anita jest pojawiały sita. Się nawet materiały, które były antysemityzmem. Można by pomyśleć, że... Tutaj u Kamińskiego premiera była. Wszyscy wychodzą z tej sali rozpromienieni. Dyskutują. A on patrzy. Anita już przy stole. Zobacz. Ale nie, ona lubi na te filmy chodzić. Też jak już nic nie ma, to za darmo czerpi nie kultura. Ona by tu chętnie poszła, bo ona lubi bywać. Jestem przekonany, że demokraci dostaną w tych wyborach znacznie więcej głosów niż. Ja tego Antoniego nazwałam Świadka Jehowy. Ja mówię, Antoni, musisz się nawrócić. I ona tak z nim udaje, że rozmawia, a ona uciekła. Ja mówię, Anita uciekła od Słowa Bożego. Czy taki trend będzie trwał? Nie będzie rozgrzeszona w dniu ostatecznym. There are structural impediments in U.S. politics to the rise of third parties. It is very hard to break the two-party system. W amerykańskiej polityce istnieje wiele przeszkód na drodze do powstania trzeciej partii. Bardzo ciężko jest przełamać system dwupartyjny. Po pierwsze dlatego, że mamy system prezydencki, a prezydentem może być tylko jedna osoba, co powoduje, że mamy dwie koalicje walczące o to stanowisko. Nie ma bowiem sensu marnować głosu i zastanawiać się, kto będzie drugi, a kto trzeci. Twój głos ma znaczenie tylko, jeśli głosujesz na pierwszego lub drugiego. W Polsce możliwe jest, żeby raczej się zdarzało rząd koalicyjny. W takiej sytuacji łatwiej jest nowemu
ugrupowaniu zdobyć głosów. W Polsce, jeśli zdobędzie 30% głosów, to wchodzi do parlamentu. A jeśli zwycięska partia w tym samym wypadku dostanie 30% głosów, to masz szansę wejść do rządu. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo trudne. 30% of the vote, you might even be able to get into government. So it's very hard to do that in the United States. Nevertheless, Trump has clearly capitalized. Jednakże Trump zbudował poparcie na grupach antysystemowych. To ludzie, którzy są niezadowoleni z elit. Ma pan rację, wiele z takich osób na lewicy zagłosowało na Berniego Sandersa. Ale historycznie wyborcy bliżej do wyborów tym bardziej opuszczali kandydatów niezależnych. Powodem jest to, co my naukowcy nazywamy głosowaniem strategicznym. Koniec końców, bo wiemy, że tylko jedna osoba może zostać prezydentem. Nieważne jest, czy trzeci kandydat pokona czwartego. Liczy się, kto będzie pierwszy, a kto drugi. Dlatego myślę, że widać podpływ poparcia dla kandydatów niezależnych i wydaje mi się, że tak będzie dalej. I think we're seeing a bleeding of support away from the two third party candidates right now. And my guess is that will continue. There's another question though to ask. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy wewnątrz partii republikańskiej Trump zdołał wywołać wystarczająco silny trend antysystemowy, co mogłoby spowodować, że ten trumpizm mógłby przejąć władzę w partii? Chodzi tutaj o tak zwany biały nacjonalizm. Trump jest popierany przede wszystkim przez białych wyborców bez wyższego wykształcenia. Gorzej wykształconych przede wszystkim mężczyzn. Pytanie, czy ten biały nacjonalizm będzie wydłuł prym w partii republikańskiej? Jeśli tak, to może się zdarzyć coś, czego już dawno nie widzieliśmy. Możemy zobaczyć rozłam w dużej partii. Which is that we may actually see a split of a major party. Z profesorem Joshua Packerem, politologiem z Uniwersytetu Nowy Jork, rozmawiał Wojciech Szczepański. A kończącą się właśnie kampanię wyborczą w USA podsumujemy także w audycji Gorąca Planeta po godzinie 12:15. Teraz natomiast czas na tematy wojskowe i Agnieszkę Drożdżewicz. Polskie Radio 24. Witam w kolejnym odcinku Cafe Armii. Jest sobotnie przedpołudnie, czas zaczynać. Ze mną w studiu dzisiaj goście. Marek Świerczyński, Dominika Insight. Dzień dobry serdecznie. I Mariusz Cielma, dziennik zbrojny, ale też nowa technika wojskowa. To już... Również dzień dobry wszystkim. To już wszyscy wiemy o tym, jakie stanowiska piastujesz. Panowie, jesteśmy chwilę po pierwszym czytaniu projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Obrony Narodowej, który wprowadza Wojska Obrony Terytorialnej. Jest wiele zastrzeżeń opozycji co do tego projektu. Między innymi opozycji nie podoba się to, że te wojska, tak przynajmniej twierdzi opozycja, będą mogły być użyte do różnych wewnętrznych rozgrywek, sytuacji. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, ale też autorzy projektu zapewniają, że nie ma takiej możliwości, że będą tylko do sytuacji kryzysowych, sytuacji jakichś klęsk żywiołowych, czyli takie trochę wsparcie dla obecnej obrony cywilnej. Waszym zdaniem te wojska są potrzebne w ogóle, żeby je utworzyć? No to proces tworzenia trwa. Mamy już dowódcę, jesteśmy po pierwszej przysiędze, przyszłych żołnierzy wojsk są szkolenia, ćwiczenia, zapowiedzi. No, wydaje się, że ten sztandarowy projekt ministra Macierewicza, spośród kilku jego sztandarowych projektów, chyba najbardziej sztandarowy, jest realizowany. Co prawda nie w takim tempie i nie w takiej skali, jak wcześniej zapowiadano, to dosyć oczywiste, prawda, bo zawsze te procesy zajmują nieco dłużej niż się zakłada. Co do twojego pytania, czy ten projekt jest, nie mógłby być lepszy, na pewno mógłby być lepszy, z pewnością tam właśnie jest kilka takich elementów, które mogą budzić wątpliwości, w szczególności właśnie to zdanie z uzasadnienia bardziej niż z samego projektu ustawy, że Wojska Obrony Terytorialnej mogłyby być wykorzystywane do zwalczania niemilitarnych zagrożeń wewnątrz kraju. Sądzę, że po prostu w trybie debaty parlamentarnej należy to wszystko na spokojnie wyjaśnić. No tak, bo przecież to jest... W punkcie wyjścia z pewnością można stawiać pytania, co autor tych przepisów, czy też takiego myślenia o obronie terytorialnej miał na myśli, ale chyba mieliśmy w międzyczasie od momentu pojawienia się tego projektu do jego wejścia do Sejmu do czynienia z wypowiedziami właśnie dowódcy pana pułkownika Wiesława Kukuły, który wyjaśniał, że w żadnym razie nie ma mowy o tworzeniu żadnej alternatywnej armii, czy też jakichś paramilitarnych bojówek do zwalczania kogokolwiek w kraju, że to wszystko będzie jak najbardziej pod kontrolą i w ramach tej spionizowanej struktury wojsk operacyjnych. No więc trzymamy
pana pułkownika za słowo i miejmy nadzieję, że nic złego się z tym projektem nie wydarzy. A może te zarzuty są podyktowane tym i do obawy opozycji, tym, że to opozycja swego czasu, która zarządzała, miała możliwość zagospodarowania, nazwijmy to tak, tych takich proobronnych postaw w społeczeństwie. Ja sami żeśmy przyjeżdżali na ten temat w studiu naszym, że rzeczywiście można by było wykorzystać to, co się stało po Ukrainie, po aneksji Krymu, co się dzieje w naszym społeczeństwie, że ludzie chcą jakoś wspierać regularne wojsko w potencjalnych przyszłych działaniach. Może to z tym wynika, Mariusz? Znaczy mnie aż tak nie przeszkadzają te kwestie, nazwijmy to, no nie wiem, duchowe, takie odwoływanie się do patriotyzmu, nawet do tradycji chrześcijańskich. Uważam, że to w dalszym ciągu mogą pozostać tylko słowa, mogą pozostać tylko deklaracje, jeżeli te wojska obrony terytorialnej dobrze umiejscowimy w ramach systemu. Powstaną tam pewne bezpieczniki użycia, bezpieczniki wykorzystania, pewne standardy związane z tym, kiedy i w jakiej sytuacji takie wojska zostaną wykorzystane. Oczywiście dzisiejszy konflikt zbrojny nie wiąże się tylko z, a bardzo rzadko wiąże się z jakimś tradycyjnym ogłoszeniem stanu wojny. Wielokrotnie mamy do czynienia w tych współczesnych konfliktach lokalnych, że bardzo trudno niekiedy wykazać, kiedy mamy do czynienia z wojną, kiedy mamy do czynienia z ingerencją strony zewnętrznej, a w której sytuacji są to jakieś działania wewnętrzne, więc mnie to nie przeraża. Mnie, tak jak mówię, ja po prostu oczekuję jakichś istotnych, widocznych, jasno zaznaczonych bezpieczników, kiedy takie wojska zostaną wykorzystane. Niepokoją mnie na przykład tylko te deklaracje związane z powołaniem dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i z tym, że będą one podlegać bezpośrednio pod ministra, co dla mnie jest jednym właśnie z braków takiego bezpiecznego. A dlaczego cię niepokoi najbardziej? Bo chyba też nie tylko ciebie, ale wielu ekspertów niepokoi się też ten zapis, że oprócz tego, że będzie dowódca tego rodzaju wojsk, no to będzie ta formacja podlegała właśnie bezpośrednio pod ministra obrony. Znaczy, rozumiem, że ktoś chce stworzyć z Wojsk Obrony Terytorialnej rodzaj sił zbrojnych. Ktoś może znaleźć argumenty ku temu, żeby właśnie podnieść rangę, wykazać... Ale ta Nina jest, ona zawsze uśmiechnięta, taką, taka i... W przypadkach samodzielność do działania, wykonywania zadań. Natomiast no tutaj trudno mi znaleźć argumenty w ogóle w historii Wojska Polskiego, a przynajmniej tych ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby jakiś element tak duży, tak istotny, bo ja nie mówię o jednostce specjalnej, która jest bardzo podobna, bardzo specyficznego zadania. I tak, ja mówię, tamta pracuje w pogotowiu ratunkowym, jest bardzo inteligentna, śpiewa w cerki w górze i mnie przyjmowała w gabinecie wielokrotnie. Proszę ciebie, a tutaj taka baba z Warszawie do torby wkłada. Odpowiada za element obrony terytorialnej w Polsce, bo twarz taka sama, tylko ta tu w Warszawie gruba, a tamta to chociaż taka szczupła, no babka normalna, kwadratowa, szczupła, a ta to chociaż jest, wiesz, ma 100 kilo. I ta Nina, daj spokój, ona ma jeszcze siostrę też taką, która chciałaby do toreb włożyć, ale nie jest taka, wiesz, z orientacją, gdzie to jest. Jeden element, który niepokoi, bo Mariusz ma rację, że właśnie z tym, że usłyszeliśmy znowu od pułkownika Kukuły, że to ma być niejako rozwiązanie tymczasowe. Wszyscy, wiesz, bez akredytacji weszli, to wszyscy weszli. Podczas jednego z posiedzeń Komisji Obrony. Ta dziaduwa Maryla też weszła. Więc zobaczymy, tak, ale mówię ci, Anita to jej nienawidzi, mówię, ona chodzi tak od 30 lat. A drugim elementem, wszędzie, moim zdaniem, poważnie. Raz o Breżniew mówił to z pałacu, wynosili ochroniarze za nogi. No ona wierzchała, zaczęła wierzch, bo babie pewnej rzeczy nie wytłumaczy warszawiance. Jej się należy, ona do Włoch tu jeździ, ma gdzieś rodzinę. Kolejny, które Maryla taka, wiesz, przedstawiciela kierownictwa baba, kuta wszędzie w lesie, no, na konferencję,
no taka, wiesz, katoliczka, bo ona o tym papieżu, bo ona, wiesz, ale pójdzie wszędzie, no to więc za tym kościołem niekoniecznie. Ja mówię, Maryla, słuchaj, weź tego Breżniewa, rzuć do wanny, wykąp go, wyszory, będziesz miała zabawkę. W miarę sprawne wojsko. A ona mówi, co? Taki bezdomny. Ja mówię, źle myślisz. Źle myślisz, bo wy moherowe ciągle macie jakieś dziwne myśli. Co to znaczy bezdomny? Mówicie jeszcze, wyszoruj go, on jest czysty i tak. Bo on u zakonnicy wydaje grubej. I weź go wyszoruj, będziesz miała zabawkę na noc. 37 miliardów złotych, a tutaj mówimy o kwocie przekraczającej 3 miliardy. No tutaj taki bezdomny. Ale jakie te baby durne. Zadufane. Zarozumiałe i przez to durne, no bo zarozumiała będzie durna. Rozpoczęliśmy dobudowę do tego, co już mamy. Ja to powtarzam zdanie z Biblii. Apostoł Paweł powiedział, chcieli być mądrymi, stali się głupi. No bo tak, Żydowi ciężko było tego Jezusa uwierzyć, bo Żydzi mieli swoje nogi, mieli swoje sabaty. I jak to wszystko było już po prostu nieważne, bo Jezus złożył, oni to zrozumieli, ale niektórzy wracali i apostoł Paweł pisze do tego żydostwa. Mówi, jak świnia wraca tam do swoich tych wymioci, no, do koryta. Wszystkie takie duże programy idą w mocnym ociąganiu. Całkowicie się zgadzam z tym, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o wojska operacyjne, tak jak już wspomniałem, obrona terytorialna. Przez to średniowiecze to rozwijała się ta ciemnota, zabobon, przesąd. Kupować w polskim przemyśle obronnym, to no nie ukrywają. Kultura była bardzo wysoka, teraz jak przecież oni bazują na tym średniowieczu i opera i te pieśni, to to jest strasznie zawiłe, ale po co to komu potrzebne teraz, pytają, że to piękne do muzeum, tak? No to jest Muzeum Porczyńskie. Ja to pamiętam, jak się wreszcie zostanie to zrealizowane, ale coraz częściej jednak nawet te takie pewniaki, jak na przykład samoloty szkolenia zaawansowanego zamiast w tym roku, prawdopodobnie pojawią się w roku przyszłym. To są setki milionów, które jakoś trzeba zagospodarować. Więc mi się wydaje, że przynajmniej pod względem zakupowym resort obrony łatwiej to medialnie sprzeda pod względem takim, że będą kolejne zamówienia w Łuczniku, kolejne jakieś zamówienia granatników, radiostacji, ręczników i wielu innych elementów. Natomiast myślę, że często się zresztą o tym mówi, że jest mało pieniędzy, tak? I z racji tych opóźnień te wojska operacyjne niestety nie otrzymają tego, o czym jeszcze niedawno mówiliśmy, o przeskoku generacyjnym. Ja teraz nawet już mówię o tym, żebyśmy chociaż spróbowali jakoś dogonić tą nawet może nie czołówkę, ale jakoś tym potencjałem i możliwościami Wojska Polskie do tych współczesnych wyzwań. No właśnie, bo zachodzi pytanie, czy to jest, bo to ja rozumiem, że można również nową partię Beryli nazwać modernizacją, prawda? I pewnie to się obroni również przed naszym kontrolą NIK-u, tak? Bo NIK kiedyś będzie sprawdzał wydatki na modernizację. No bo jest to forma modernizacji. Ale czy to jest ta modernizacja, o którą nam chodziło. Bo to było trochę spojrzenie też na mnie. Nie, ja tak jak wspomniałem, uważam, że pod względem kadrowym, pod względem sprzętu w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o wojska operacyjne. Mamy pewne wymagania też wobec naszych sojuszników, o tym pamiętajmy. Artykuł 5 to jednak powinniśmy mówić na tym samym wydechu powietrza, co operacja obronna na terytorium naszego kraju. Wojska obrony terytorialnej rozłożone w zasadzie równomiernie po całym naszym kraju, no moim zdaniem nie są aż tak elementem efektywnym w stosunku do kosztów, jakie na to kładziemy, ale no mówię, przede wszystkim pamiętajmy o tym, jak dzisiaj wygląda ten nasz system militarny, mówiąc głównie, mam na myśli wojsko operacyjne. Jeszcze tylko jedną kwestię, żeby zakończyć temat wojsk terytorialnej. Ochotnicy w wieku od 18 do 60 roku życia, bo takie są zapisy w tym projekcie, na którym będzie jeszcze pracował parlament, szkolenia raczej weekendowe raz na jakiś czas, z kategorią zdrowia też D. Jaka jest wartość bojowa tego typu formacji? To trzeba by zapytać na pewno kogoś w mundurze, ale to jest właśnie też kolejny ten element tych kosztów. No, jeżeli chcemy, żeby to nie był tylko stan ewidencyjny, że będziemy po prostu w różnych rocznikach
pokazujących potencjał militarny wykazywać, tu jest 35 tysięcy żołnierzy, ale żeby w takich bardziej zamkniętych rozmowach, naradach naszych wojskowych, żeby oni faktycznie widzieli w tym jakieś wzmocnienie, to proszę, niech każdy sobie z nas wyobrazi, jaki wysiłek jest przed tymi dowódcami, przed tymi instruktorami i przed tymi samymi szkolonymi, żeby raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu, w ciągu tych szkoleń weekendowych, może jakiegoś zgrupowania poligonowego w okresie wakacyjnym, żeby próbować sprostać, być partnerem dla tych żołnierzy zawodowych, żeby nie być ich przysłowiową kulą u nogi, więc mi się wydaje, że to naprawdę jest duże wyzwanie przed nami. I niech nikt nie odpowiada, że będą w stanie sprostać specnazowi. Teraz będzie chwila oddechu, będzie serwis i wracamy do rozmowy już o innym. Ciekawe. Nie rzędnica, w jednym ręku. Informacje dnia w skrócie. Jest 10:31. Coś okropnego, moja. Edyta Poźniak. Na początku przyszłego roku do Polski trafią pierwsze amerykańskie pododdziały, które wzmocnią wschodnią flankę NATO. Po decyzjach ogłoszonych na szczycie NATO w Warszawie rozpoczęły się intensywne konsultacje ze stroną amerykańską, żeby możliwie szybko osiągnąć porozumienie w sprawie szczegółów obecności Stanów Zjednoczonych na terenie Polski. Czytamy w komunikacie wydanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Już w ubiegłym tygodniu minister obrony w Brukseli podkreślał, że oddziały te zostaną rozmieszczone nie po to, żeby prowadzić manewry, lecz po to, żeby być natychmiast gotowymi do walki, jeżeli to będzie konieczne. W styczniu w 2017 roku do Polski zostaną przerzucone pododdziały i sprzęt. W początkowym okresie zostanie ona rozlokowana na obszarze zachodniej Polski pomiędzy Drawskiem Pomorskim a Żaganiem. Następnie część z jej elementów zostanie rozmieszczona w innych miejscach regionu wschodniej flanki NATO. W Krakowie oficjalnie rozpoczął się drugi Europejski Kongres w obronie chrześcijan. Politycy, duchowni, dyplomaci, eksperci zastanawiają się, jak pomóc prześladowanym chrześcijanom. Kongres zainaugurował metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. To nasza odpowiedzialność, by braci i sióstr nie pozostawić samych. Powinniśmy wsłuchiwać się w głos papieża Franciszka, budzącego sumienie Kościoła w odniesieniu do prześladowanych i uchodźców. Organizatorami drugiego Europejskiego Kongresu w obronie chrześcijan są Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Pomoc Kościołowi w potrzebie. Fundusz charytatywny Hillary i Billa Clintonów potwierdził, że 6 lat temu z pominięciem prawa przyjął $1 milion. Donatorami byli wysoko postawieni urzędnicy z Kataru. Jakże agencja Reuters, pełniąca wówczas urząd sekretarza stanu Hillary Clinton, nie poinformowała o dotacji Departamentu Stanu, co było jej obowiązkiem. Agencja podała, że łączna wysokość katarskich darowizn w ostatnich latach mogła sięgnąć $5 milionów. Dwa dni temu FBI nadała najwyższy priorytet śledztwu w sprawie fundacji. Jeszcze w sierpniu kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Donald Trump wezwał do uznania wszystkich zagranicznych dotacji dla fundacji za nielegalne. Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się za 3 dni. Polskie Radio 24 zaprasza na specjalną audycję w nocy z wtorku na środę. Na koniec jeszcze mamy zaproszenie. Od dzisiaj można skorzystać z zimowych atrakcji na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dostępne są 3 lodowiska połączone ścieżką lodową. Jest też górka lodowa, z której można zjechać na pontonie i tor do gry w karling. W weekend atrakcje dostępne są od 8:30 do północy, a w dni powszednie od 15:30 do 22:30. Jeżeli ktoś nie potrafi jeździć na łyżwach, to na zimowym narodowym będą dostępni instruktorzy, którzy pomogą w pierwszych krokach na lodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słyszymy się ponownie. Chciałabym, żebyśmy trochę pospekulowali, niestety, bo chyba musimy pospekulować. Kilkanaście dni temu minister Antoni Macierewicz w jednym z wywiadów telewizyjnych zapowiedział, że do końca roku na pewno do Sejmu trafi projekt, który będzie zmieniał działającą tak naprawdę 2 lata z malutkim haczykiem reformę struktur dowodzenia w polskiej armii. My swego czasu wiele razy spotykaliśmy się, ja was też i nagrywałam, prosiłam
prosiłam o wypowiedzi, o komentarze do tego, jak ta przygotowana jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą reforma waszym zdaniem wygląda, gdzie ma brak, gdzie ma słabości. Teraz jest zapowiedź czegoś nowego. Zresztą te zapowiedzi były już w kampanii wyborczej, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się bardzo mocno przyglądać tej reformie systemu dowodzenia. Ty, Mariusz, swego czasu pamiętam, zwracałeś uwagę na takie niebezpieczeństwo, że zbyt dużo zabawek, mówiąc też już kolokwialnie, jest w ręku dowódcy generalnego, że jeden oficer zarządza bardzo dużą częścią naszej armii. Czy teraz po tych 2 latach z okładem możemy powiedzieć, że sprawdziły się twoje podejrzenia i wątpliwości? Znaczy, moje obawy były związane z tym, że po prostu na głowie jednej osoby, jednego dowodzącego, on tak naprawdę ma bardzo wielu bezpośrednich podwładnych, bo tam chodziło, tam bodajże nawet była liczba około 100 różnych jednostek organizacyjnych, które bezpośrednio podlegały dowódcy generalnemu, więc to pytanie było właśnie, na ile taka struktura może być wydolna pod względem zarządzania tym całym elementem, bo przypomnijmy, inspektorzy, którzy są obok dowódcy generalnego, to nie zajmują się dowodzeniem, ale tak naprawdę są jakby dokładnie tak, są takimi sektorowymi, mają swoje działki, czy to siły powietrzne, czy marynarka wojenna, wojsko specjalne, rodzaj wojsk, bo tutaj też trzeba mówić o takim elemencie połączonym, więc to była moja podstawowa obawa. Tam, tak jak ktoś w miarę tam zerka na stronę internetową dowództwa generalnego, widzi, że ta lista trochę się skraca i tu nie chodzi tylko o to, że znowu nam likwidują kolejne jednostki, tak jak to było w ostatnich ponad 2 dekadach, ale bardziej nawet chodzi o to, że część tych elementów została włączona w inne, więc troszeczkę się ta lista skraca. No, przykładowo nasze dywizje w końcu na przykład otrzymały pułki artylerii, wojska specjalne otrzymały jedne dowództwo komponentu, więc tutaj wiele tych postulatów zostało zrealizowanych. I żeby tak podsumować, to co powiedział pan minister niedawno, to jest tak naprawdę realizacja kolejnej obietnicy wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość całą tą reformę zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że nawet w ostatnich miesiącach było raczej cicho o tym, czy ta koncepcja się pojawi. I ta deklaracja pana ministra... Ale w kuluarach się mówiło, że na pewno to będzie wcześniej. Że na pewno będzie, no ale myślę, że chcieliśmy też pewnego głosu od bardzo ważnej osoby, tak naprawdę stojącej na czele Ministerstwa Obrony, że faktycznie coś takiego będzie. No jestem ciekawy, na jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że po raz kolejny reformy nie wywróci nam wszystkiego do góry nogami. A to jest właśnie bardzo, bardzo dobrze, że zwracasz uwagę na to, ponieważ ja nie podejmując się próby oceny, prawda, bo zresztą nie wiemy, co w tej reformie tak naprawdę będzie. Nikt tego oficjalnie jeszcze, ani nawet nieoficjalnie, a porządnie nie opowiedział. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Naprawdę w tej chwili polskie wojsko ma co robić. Dowódcy tego wojska również mają co robić na poziomie krajowym, regionalnym, sojuszniczym. Muszą też obserwować bardzo bacznie przez całą dobę sytuację w bliższym i dalszym sąsiedztwie naszego kraju. I dlatego niezależnie od tego, jak komuś się może wydawać, że obecny system działa źle albo można by go poprawić, to jednak wprowadzanie akurat w tak newralgicznym okresie zmian, które mogą pójść bardzo głęboko. Znowu zastrzegam, że nie wiem jak głęboko, ponieważ nikt tego projektu jak na razie nie przedstawił. No, może spowodować właśnie sytuację, w której wojsko bardziej się zajmie z jednej strony próbą przetrwania zmiany, bo w każdej organizacji jest tak, że jak nadchodzi zmiana, to ludzie się boją, ej, co się tym bardziej, że przed wprowadzeniem obecnie w działającego systemu też bardzo dużo było takich głosów niepokoju. Właśnie. Już w tej chwili obserwujemy, że mamy do czynienia. No, mamy do czynienia z dosyć niejasną deklaracją, czy też wiadomością medialną, niepotwierdzoną, niezaprzeczoną, dotyczącą generała Cuła. Dosłownie w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z innymi jeszcze publikacjami medialnymi, które zdają się sugerować kolejną falę odejść wysokich rangą dowódców.
personalia to jest jedna sprawa i może nawet mniej ważna. Natomiast cały system, no tak jak powiedziałaś, on działa zaledwie nieco ponad 2 lata. Czy możemy powiedzieć już, że się nie sprawdził? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby taką kategoryczną ocenę wydać. Tym bardziej, że nasi sojusznicy, którzy byli mocno zaangażowani w ćwiczenia Anaconda 2016, podkreślali, że system taki, który polega na tym, że mamy czapę, która dowodzi wszystkimi tymi mackami, z tym, że trzeba powiedzieć, że gro tych naszych sojuszników, o których mówisz, to byli Amerykanie. Akurat ten system wprowadzony w Polsce do pewnego stopnia odwzorowuje zasady systemu amerykańskiego. To o co tak naprawdę chodzi? Może właśnie chodzi o personalia? No, może chodzić o personalia, ale znowu zastrzegamy, że nie wiemy, jak głęboko te zmiany pójdą. Ja sobie próbowałem wyliczyć różne warianty, no i w wariancie maksymalnym, no to wychodzi na to, że około 100 dowódców, ich zastępców straciłoby stanowiska. Czy o to chodzi? Nie wiem, ale powtarzam, polskie wojsko ma co robić za chwilę, czyli w najbliższych miesiącach od 2017 roku w Polsce będą nasi sojusznicy, będą Amerykanie, Rumuni, Brytyjczycy w batalionie, grupie batalionowej w Orzeszu i będą elementy amerykańskiej brygady pancernej na zachodzie kraju. Powinniśmy się skupić, żeby w tych najbliższych latach właśnie pod tym kątem pracować, żeby po pierwsze wpiąć te sojusznicze rotacyjne jednostki niejako na stałe, bo ta operacja jest open-ended, prawda? Nie ma końca w tym momencie przewidzianego. Wpiąć w nasze systemy szkolenia, jak najwięcej na tym skorzystać do środka naszych sił zbrojnych, wreszcie zbudować prawdziwą interoperacyjność, a także zapewnić jako ten provider bezpieczeństwa udział naszych żołnierzy w operacjach sojuszniczych, czy to w krajach bałtyckich, czy w Rumunii i Bułgarii. Przepraszam bardzo, bo już tak długo mówię. To, co Marek powiedział o tych ostatnich trudnych czasach tutaj pod względem bezpieczeństwa w regionie, jest bardzo moim zdaniem słuszne. Pokuszę się o opinię. Dla mnie ta idea połączenia, wyznaczenia tych trzech sektorów odpowiedzialności poszczególnych wojskowych jest słuszna, bo jeszcze ponad 2 lata temu szef sztabu generalnego był w Polsce wszystkim. Tak naprawdę odpowiadał za planowanie, odpowiadał za dowodzenie, miał pod sobą wszystkich dowódców rodzajów sił zbrojnych. A ten ostatni czas, bardzo gorący czas, czyli ten czas negocjacji na tym poziomie dowódców wojskowych, przygotowywania pewnych takich bardziej szczegółowych elementów związanych z obecnością tutaj naszych sojuszników. I myślę, że ci, którzy chcieli porozmawiać z panem generałem Gocułem, nieraz spotkali się z informacją, jak on jest zapracowany. To pokazuje, że jeżeli on jest tylko sztab generalny odpowiedzialny za te planowanie, za tą koordynację tych działań międzynarodowych. I już w tym momencie tak naprawdę ten ten zespół pracuje na wysokich obrotach, to obawiam się, że na przykład w sytuacji dużego kryzysu to by mogło przerastać, że tak powiem, całość. Dlatego ja nie przywiązuję wagi do nazwisk. Nie jest to 60-100 lat temu, że wojskowi byli naczelnikami państwa i wręcz postaciami o bardzo dużej władzy. Dla mnie to są nieważne Gocuł, Różański, Tomaszycki, nieważne nazwiska, ale ważne, że to są narzędzia całego systemu, którzy tak, mają pewne elementy do wykonania i tak samo jak wielokrotnie podkreślane było te połączenie szkolenia w jednych rękach, tak, w ramach dowództwa generalnego. No dzisiaj sobie nikt nie wyobraża operacji militarnej bez udziału lotnictwa, wojsk specjalnych, jednostek lądowych w ramach jednej operacji. Trudno coś takiego sprawnie zorganizować, jeżeli nie jest to w ramach struktury połączonej. Mamy już w czasie pokoju osobę, może nie wyznaczoną, ale kandydata na naczelnego dowódcę, który będzie odpowiadał za przygotowanie stanowiska dowodzenia. Który uczy się tego. Tak, który w czasie pokoju już, że tak powiem, mniej więcej wie, co będzie robił. Nasz system wojenny nie powstanie na zasadzie przebudowy tego, co jest w czasie pokoju. Wielokrotnie nawet w przypadku, powrócę do tej obrony terytorialnej, mówiono o tym tak. Jeżeli coś nie istnieje w czasie pokoju, nie zadziała w czasie wojny. To jest argument tych, którzy chcą obrony terytorialnej, żeby funkcjonowała w czasie pokoju. To proszę spojrzeć na to tak samo pod względem struktur dowodzenia. Jak można wymagać funkcjonalnej, skutecznej struktury dowodzenia, jeżeli ona nie istnieje w czasie pokoju? Więc mi jest naprawdę daleko do
krytykowania samej idei, które jak tu zostało słusznie wspomniane, bardzo mocno nawiązuje do tej idei choćby ze oceanu. Natomiast oczywiście nie jestem aż takim, w ogóle nie jestem praktykiem, żeby mówić, że tam w niektórych miejscach kompetencje się zazębiają. Ale to jest no, typowa bolączka okresu dziecięcego. No, uważam, że bardziej ten system należy dopracować niż rozwalać. Wielokrotnie pojawiały się takie zarzuty. Oczywiście szukano takich kruczków konstytucyjnych związanych z tym, że się likwiduje rodzaje sił zbrojnych, a w konstytucji są one zapisane, ale bardzo często zarzucano, i to myślę, że to był największy argument o tej jednoosobowym dowodzeniu, prawda? Bo tutaj zauważmy, jest tych trzech najwyższych dowódców, którzy tak naprawdę no, są na tym samym poziomie w hierarchii, tak. Ale mi się wydaje, że można, tak jak w państwie są trzy elementy, czyli władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, i one jakoś funkcjonują, to tak samo może to, myślę, że być w siłach zbrojnych, to tak naprawdę jest wypracowanie odpowiednich mechanizmów. Tak ja to widzę. Zobacz, co my tu zrobimy. Celowo tak to zostało stworzone. Ktoś nam podpowiedział, w dodatku bardziej doświadczony, że tak róbcie, bo tak działa i tak mamy robić. I byłoby bardzo niedobrze, zresztą oczywiście nie słyszałem nic, jakoby to się miało zmieniać, żeby było jasne. Znowu, musimy poczekać, aż się pojawią konkrety. Ale też przypomnijmy, że często mówiono o tym, żeby przywrócić tą nadrzędność szefowi sztabu generalnego, więc można sobie wyobrazić modyfikację takiego systemu poprzez to, że zarówno dowódca generalny, jak i operacyjny będą jednak w jakiś bardzo widoczny sposób podlegać. W tej hierarchii tak podlegać, a na przykład pierwszy zastępca szefa sztabu generalnego będzie bardziej odpowiedzialny na przykład za planowanie strategiczne. Ale to jest, mówię, to jest kwestia szczegółów. To też gdybanie na razie. Tak. Dobrze, teraz. Ale też od tego tutaj jesteśmy, no, oczywiście, ja od tego nie tak. Uciekam. No to teraz mamy listopad, to jest taki miesiąc, w którym obecna ekipa rządząca świętuje, między innymi no raz, że wygrane wybory, ale to już było wcześniej, ale to, że było zaprzysiężenie i wprowadzanie nowych ministrów na ich urzędy. 16 listopada wchodził do ministerstwa minister Antoni Macierewicz. No przede wszystkim w listopadzie chyba rok temu okazało się, że to właśnie Antoni Macierewicz będzie ministrem obrony narodowej. Przez długi czas było to utrzymywane, że żyliśmy w przekonaniu, że będzie to inna osoba, chociaż ministrowi wymknęło się podczas obrad którejś, właściwie nie wymknęło się, po prostu powiedział o tym całkiem otwarcie, że przygotowywał się do tej roli od 2014 roku. To można sobie zadać pytanie, po co było to wszystko rok temu. Co się udało? Ja mówię, słuchaj, tak udało się na pewno przeprowadzić szczyt NATO i wyciągnąć z niego, wycisnąć sojuszników, uzyskać konsensus na wyższym niż się chyba spodziewaliśmy poziomie. To znaczy decyzje szczytu w Warszawie rzeczywiście są po pierwsze korzystne dla Polski, po drugie korzystne dla regionu, po trzecie utrzymują na wysokim, jak to się mówi, wspólnym mianowniku tą sojuszniczą zgodę na to, co należy i w jakim terminie robić. Oczywiście można mieć rozmaite pytania i narzekać, że skala być może nie taka, bo może w każdym kraju powinna być brygada, a nie brygada wzmocniona w całym regionie. Wszystko racja, ale mogło być dużo gorzej. Więc na pewno to trzeba poczytać ministrowi Macierewiczowi za sukces, choć oczywiście nie jest tak, jak zdaje się, że próbowano nam mówić, że to jest jego wyłączny sukces. Wielu różnych podejrzewam instytucji. Absolutnie i osób, prawda, o których też przykro to przypominać, ale chyba trzeba, musiał przypomnieć prezydent Stanów Zjednoczonych tutaj w Polsce na szczycie w Warszawie.
Kwestie modernizacyjne, bo my lubimy się nad tym pastwić, tak jak i poprzednia ekipa rządząca też dostawała takie małe kopy, no to tutaj chyba też niestety, ale nie da się wszystkiego powiedzieć, że się udało, bo chociażby MSPO wrześniowe w Kielcach targi pokazywały, że jeszcze do zrobienia jest dużo. Myśmy, Marku, ciebie Mariuszu nie było, ale myśmy w trakcie tych targów rozmawiali, że jeszcze sporo programów tak naprawdę jest do zrobienia. No, był rzeczywiście wtedy ogłoszony jako sukces, było to, że jest LOR, czyli wysłanie takiego wstępnego zapytania ofertowego do rządu Stanów Zjednoczonych. Na razie mam wrażenie, że to chyba jest trochę zawieszone, bo cały czas nie wiemy, kto wygra w Stanach Zjednoczonych i jak się potoczą dalsze chyba też losy ewentualnie obrony rakietowej, przeciwlotniczej, no bo to jest też program, na który pójdą miliardy. Ja bardzo krótko zaraz oddam głos Mariuszowi. Z moich informacji wynika, że Polska będzie musiała zmienić nieco kształt tego zamówienia, no bo jednak okazuje się, że postawiliśmy, można chyba powiedzieć znowu, prawda, bo wracamy niejako do punktu wyjścia zbyt wysoko poprzeczkę, no czekamy, jest kilka miesięcy, najprawdopodobniej nowy LOR dostanie już nowy sekretarz obrony. No ale chyba lepiej czasami wyżej postawić poprzeczkę, żeby mieć z czego schodzić. Nie, no ale czasu przestrzeni nie zagniemy, czyli nie systemu amerykańskiego, systemu dowodzenia nie wprowadzimy szybciej do sił zbrojnych RP, szczególnie, że chcemy to kupować poprzez rząd Stanów Zjednoczonych. Natomiast na początek zignoruję Twoje pytanie o modernizację techniczną. Ja bym powiedział o tym, co panu ministrowi obrony udało się zrobić w ostatnim roku. Na pewno powinni być zadowoleni żołnierze. Dlaczego? Punkt pierwszy to korpus szeregowy. Z ich punktu widzenia zniesienie limitu 12 lat jest naprawdę dużym sukcesem. Oczywiście jest tutaj tego i druga strona. Pan minister trochę powinien patrzeć na to szerzej. Te 12 lat to też przyrost rezerw osobowych, o które też wszyscy chcemy dbać. To także podwyżki zapowiedziane przy okazji bodajże Święta Wojska Polskiego. To także zniesienie limitów... Tożsamość też stopnia. Tak, dokładnie. Wydaje mi się... To też obrona terytorialna, bardzo duża szansa dla dużej grupy oficerów w jednostkach operacyjnych na awans. Zauważmy, pan pułkownik Kukuła został dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Dowódca batalionu zmechanizowanego zostaje dowódcą Brygady Obrony Terytorialnej. I ten łańcuszek tych ludzi, oni indywidualnie odniosą sukces, bo przynajmniej o ten jeden poziom pójdą do góry. Wydaje mi się, że no niestety pan minister, o ile pomógł na tych niższych pokładach, że tak to powiem, tej wojskowej drabinki, to raczej sparaliżował nam generalicję, bo jeżeli ktoś tak spojrzy, generałów mamy mniej więcej 70 w Wojsku Polskim, kilkunastu jest w rezerwie kadrowej. Iluś jeszcze dodatkowych jest w strukturach międzynarodowych. My naprawdę obecnie mamy do czynienia też z pewnymi falami troszeczkę odejść, więc można powiedzieć, że ci wyżsi dowódcy jednak wkradł się w ich dalsze działanie. Marazm czy wręcz powiedziałbym, niepokój. Że tak, niepokój właśnie. No bo to są też ludzie, którzy widzą, że no jednak nie robimy tej modernizacji tak jak obiecaliśmy, nie tylko sobie sami, ale również naszym sojusznikom. Ale wiesz, Marko, ja bardziej się obawiam o samą atmosferę służby, niż nawet o to, że się wszyscy obawiają o to, czy modernizacja... No dobrze, ale to też nie jesteśmy rozmawiając z wieloma z tych właśnie wyższych rangą generałów, dokładnie takie mam wrażenie, że ich niepokój rodzi się z tego, z takiej niestabilności, do której minister Macierewicz zdążył nas chyba przyzwyczaić. Prawda? Tak, i opinię publiczną za granicą. I, i właśnie z tego, że pewne jakby rzeczy, które no, wymykają się być może postrzeganiu na poziomie szeregowego czy pod oficera, a są w zasięgu oficerów wyższych i generałów, no tutaj optymizmu jest nieco mniej. Dobrze, zignorowaliście moją modernizację, ale ja będę się przy tym upierać. Niedawno taki komunikat się pojawił na stronach Ministerstwa Obrony, że to będzie pierwszy rok, kiedy rzeczywiście wszystkie pieniądze zakontraktowane na modernizację będą wydane, że ministerstwo nie odda na koniec roku nic Ministerstwu Finansów. No ale no to policzmy wobec tego. Jeżeli ale... chcesz konkretów, to policzmy na konkretach. Program śmigłowcowy leży. Program obrony powietrznej nie będzie zakończony w tym roku.
Program morski okrętów nawodnych Czapla i Miecznik, we wrześniu zostało odwołane postępowanie. Drony są w trakcie. Lecą. Nie wiem, czy dolecą. Ktoś miał dolecieć, to jest Izraela. No, mieliśmy zapowiedź, że właśnie teraz, że zostanie podpisana kolejna umowa na pociski JASSM, tym razem o tym zwiększonym zasięgu. Super, świetnie. Ale z kolei znowu w minionym tygodniu w wywiadzie ministra odpowiedzialnego za uzbrojenie Bartosza Kownackiego pojawiła się kwota szokująca zupełnie. 2 miliardy 400 milionów właśnie z tego względu, o czym Mariusz już wspomniał, że są opóźnienia z dostawą samolotów szkolenia zaawansowanego. Opóźnienia są normalne w zamówieniach zbrojeniowych. Trzeba je po prostu wkalkulować w harmonogram wydatków. Problem jest taki, że my mamy kilkuletnie opóźnienia z realizacją programów, które obiecaliśmy, podkreślam, nie tylko sobie, ale i sojusznikom parę lat temu. Czy tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość wpada w pętlę poprzednich lat, jeżeli chodzi właśnie o modernizację, o wyznaczone kiedyś programy ważne, sztandarowe, które od, jak sam powiedziałeś Marku, od wielu, wielu lat one się mielą, o nich się mówi, one są przesuwane, są unowocześniane, zmieniane, a tak naprawdę czas leci, leci, leci i tego sprzętu nowoczesnego nie będzie. No, według mnie nawet pogłębia, bo u nas no, nie ma takiego konsensusu, żeby przejąć to, co zrobili dotychczasowi piastujące różne urzędy, decydenci. Natomiast no, kolejna ekipa cywilnych polityków uważa, że coś zrobi lepiej, dokona właściwszych wyborów. Oczywiście w pierwszej kolejności pojawia się kwestia udziału polskiego przemysłu, kwestie gospodarcze. Ja nawet nie chcę tutaj wnosić, że to jest zły kierunek, ale moim zdaniem mówienie o tym, że najpierw potrzeby sił zbrojnych nie powinny być tylko mówieniem, tylko przede wszystkim powinniśmy o to zadbać. Jeżeli z jednej strony mówimy, że chcemy, mamy pilną potrzebę operacyjną zakupić śmigłowce, bo czujemy się zagrożeni, ale punkt kolejny, chcemy rozłożyć wspomniane w czasie zakup okrętów, ponieważ żeby nasz przemysł nie musiał, że tak powiem, miał te zamówienia rozłożone w czasie, no to z mojego punktu widzenia jest to sprzeczność. No, ja po prostu doceniam obecną ekipę, że troszeczkę jej na pewno pomogło to, że to poprzednicy doceniam ją za uwiarygodnienie naszych możliwości finansowych. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Polskie Radio 24. Zadusz Radzi, myśl technologicznie. Przyjdź po edycję Legacy zawierającą dwie gry Call of Duty, nową odsłonę serii Infinity Warfare oraz Modern Warfare Remastered, odświeżoną edycję jednej z najlepszych gier w historii. Saturn, technologia tak ma. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Glycovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Glycovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Glycovita. Naturalnie dla ciebie. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład nowoczesny telewizor Sony 55 cali Android TV taniej o 500 zł. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventica. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventica edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nie równa. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Może jej nie było widać, ale to bardzo było przyjemne. Ja lubię tą grzę. Zaprosiła mi to wszyscy moi znajomi z Facebooka. Media Markt ma 18 lat. Też masz czas o 18 lat. Teraz na 18 urodziny w Media Markt. Telewizor Samsung 55 cali, Smart TV z wbudowanym Wi-Fi oraz funkcją Bluetooth. Już za 2999 zł. Media Markt. Proszę, tutaj jest statuetka, że papież trzyma.
Show to promocja. Amerykańska noc wyborcza na żywo w polskim Radiu 24. So let's be stronger together, my fellow Americans. Specjalni goście, eksperci, komentarze, analizy i opinie. Już 8 listopada od godziny 23 do 9 rano. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie www.polskieradio24.pl. No to to Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Informacje dnia. A nagrałeś tam premier na te kanały, jest na Łotwie, to drugi dzień wizyty i ważny szczyt Europy Środkowo-Wschodniej, Chiny. Za 3 dni wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem dziś Fundacja Clintonów przyznała, że otrzymała nielegalną dotację. Policja i celnicy z Dolnego Śląska wykryli nielegalną fabrykę papierosów. Znaleziono 25 ton tytoniu. Edyta Pośniak. Premier Beata Szydło jest na Łotwie. Wczoraj spotkała się z Polonią, a dziś zaplanowano dwustronne spotkania polityczne. W Rydze Beata Szydło weźmie udział w szczycie przywódców rządów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. Swój pobyt w Rydze premier Beata Szydło rozpoczęła od spotkania z miejscowymi Polakami. Zwracając się do nich, wspomniała o głównym celu swojej wizyty, czyli o udziale w spotkaniach dwustronnych i szczycie. Będziemy rozmawiać o gospodarce, o współpracy z Chinami. To jest oczywiście ważne wydarzenie gospodarcze, ale ja będę miała też okazję panu premierowi Łotwy podziękować za opiekę, za wsparcie Polaków. Kinga Raś z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreśliła, że szczyt ma dwie płaszczyzny. Współpracę Chin z państwami nadbałtyckimi, a także współpracę tych krajów z całym regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Efekty to przede wszystkim, jeśli chodzi o państwa bałtyckie, to wszelkie projekty związane z rozwojem technologii, energetyka, cyberbezpieczeństwo. Przedstawiciele polskich władz podkreślają też, że ryski szczyt przywódców rządów jest okazją do promocji Polski i regionu. Nie tylko w Chinach, ale też w innych państwach Azji. Z Rygi Piotr Bogorzewski, Polski Radio. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Od nowego roku zasiłek stały będzie przyznawany od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a nie jak dotychczas od czasu wydania decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku. Elżbieta Łukowska. Od momentu złożenia wniosku do momentu wydania decyzji ma być przyznawany zasiłek. Zasiłek okresowy według resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzięki temu osoba starająca się o świadczenie nie będzie pozbawiona środków do życia. Rozwiązanie to jest wypełnieniem wniosku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, który zakwestionował zgodę z konstytucją przepisów, na podstawie którego zasiłek był przyznawany dopiero od momentu zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej z pełną dokumentacją. Zasiłek stały przysługuje osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do pracy, jeśli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Fundusz charytatywny Hillary i Billa Clintonów potwierdził, że 6 lat temu z podjęciem prawa przyjął $1 000 000 do naturalnej polityki postawienia uczennicy z Kataru. Jak pisze agencja Reuters, pełniąca wówczas funkcję sekretarza stanu Hillary Clinton nie poinformowała o dotacji Departament Stanu, co było jej obowiązkiem. Agencja podała, że łączna wysokość katarskich darowizn w ostatnich latach może sięgnąć $5 000 000. Rwanie temu FBI nadała najwyższy priorytet śledztwu w sprawie fundacji. Jeszcze w sierpniu kandydat partii republikańskiej na prezydenta Donald Trump wezwał do uznania wszystkich zagranicznych dotacji dla fundacji za nielegalne. Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się za 3 dni. Polska Radio 24 zaprasza na specjalną audycję w nocy, w wtorku na środę. Korea Północna jest przygotowana do kolejnej próby nuklearnej, uważają amerykańscy eksperci. Wcześniej informowano, że wulkan komunistyczna Północ może testować pociski rakietowe. Ewentualne próby mogą mieć związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Eksperci uważają, że bardziej prawdopodobny jest test jądrowy. W tym roku komunistyczna Północ przeprowadziła już 2 próby nuklearne. Od rozpoczęcia programu jądrowego w sumie było ich 5. Z analizy zdjęć i telewizji roku
telefonu nie odebrał. Testowano ładunki jądrowe, wynika, że północno-koreańska armia zwiększyła tam swoją aktywność. Może to świadczyć o przygotowaniach do kolejnego testu. Według analityków kolejne te straty dalekiego zasięgu lub też próby wyniesienia na orbitę satelitów są mniej prawdopodobne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kanton. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji oraz celnicy Dolnego Śląska odkryli jedne z największych krajalni nielegalnego tytoniu, ujawniono w tym roku. W niepozornym magazynie w powiecie radzickim znaleziono łącznie ponad 25 ton tytoniu i pełną linię produkcyjną. W danej miejscowości magazynie z zabitymi deskami motorowi odnaleźli 9 ton suszy i prawie 16 ton krajalki tytoniowej gotowej do produkcji papierosów. Szacowane straty Skarbu Państwa to ponad 16 milionów złotych. Prognoza pogody. Zachmurzenie jest i będzie duże i w całym kraju możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północy do 10 na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali, a potem będzie spadało. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A, posadki może? Posadki takie, no. No, ale jest też ciężko wytężyć. Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. No bo to Sony Hardisk 300 z obiektywem Zeiss, 50-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania filmów w jakości HD już za 1349 zł. Zespół niespokojny był czyli pojawia się w nocy i objawia się mimo wolki. Można coś z tym zrobić. Zastosować rozdolność jak wielu Polaków. Solidarnym 2010.pl rozmawiam na antenie Polskiego Radia 24.
Mateusz Rosa. Nie wiem, nie zaglądałam, nie jestem takimi rzeczami zainteresowana. Ale takimi rzeczami mamy takie zainteresowane, takie rzeczy. W Warszawie i w Nowym Jorku, w Chicago i w Toronto. Istnieje potrzeba wśród środowisk politycznych za oceanem, głównie za oceanem. On jest doktor Dexter, rozumiesz? Tak, on chyba wszystkich zna, bo on wszędzie pracował, rozumiesz? Kanadzie. Także wiesz, on jest wszechstronny, uzdolniony. W ten projekt, ponieważ stamtąd widać najlepiej to bardzo nowego otwarcia Krzysztofa Pasławskiego z Polonii. Przez 100 ostatnich lat, słuchaj, ja ci coś powiem, głupio, chytry, powiem inaczej, przez 70 lat państwa ludowego, Polski pracował w szpitalu na Pradze. Państwo komunistyczne wypracowywało metody, struktury, organizacje, sposoby na to, jak wykluczyć Polonię z życia społecznego w Polsce. Ciężko pracowali nad tym, żeby zmarginalizować, wyalienować, rozbić. Żebyśmy się nie mieszali do spraw Polski. No ale wiesz, Marek, jaką wyobraźnię ma, jak się nazwie wódki, to wtedy nawet i kosmitę potrafi być, także wiesz. Którzy mają na pieńku, mieli na pieńku z państwem komunistycznym, z Polską Ludową, no więc siłą rzeczy Polska Ludowa robiła wszystko, żeby ci ludzie, jak już raz wyjechali, czy dobrowolnie, czy zmuszeni do emigracji, czy ucieczki, żeby już więcej się nie mieszali w sprawy Polski. Tak, były wybory. Otworzyły one nową furtkę, bramę, otworzyły możliwość.